1 lutego 2012 roku zmarła Wiesława Szymborska, więc mija 5 lat, a ja mam dla Was 5 książek, które koniecznie musicie poznać. Poezję można lubić, można nie lubić, a jest z nią troszkę tak jak z wiarą, bo albo są właśnie przeciwnicy, albo są miłośnicy, a najmniej jest tych osób, które są tam gdzieś na granicy i jeszcze do tego potrafią o tym spokojnie rozmawiać. Wisława Szymborska kojarzy mi się właśnie najbardziej z nimi, z takim środkiem, dlatego że jej poezja nie ma nic wspólnego z patetycznością, z wzniosłością, z czymś takim odpływającym od rzeczywistości. Jest bardzo prosta, bardzo przyziemna, a jednocześnie niesamowicie głęboka. Gdzieś tam dotyka człowieka w miejscu, w którym nie był do końca przemyślany. Pierwsza książka, którą muszę Wam polecić, to Nic zwyczajnego Wisławy Szymborskiej Michała Rusinka. To jest chyba najlepsza książka, już nie licząc Jerzycjady Małgorzaty Musierowicz, którą przeczytałam w tym roku. Jest pełna, wiadomo, opowieści, anegdot. Rusinek jest świetny, po prostu świetnie pisze, świetnie buduje historię. Ale przede wszystkim to jest dla mnie opowieść o kobiecie, od której chce się uczyć życia. Chce się uczyć zauważania takich małych, drobnych rzeczy. Chce się uczyć takiego skromnego, ale w dobrym rozumieniu tego słowa skromnego życia. Ona w ogóle nie oczekiwała od życia splendoru, prestiżu, nie wiem, sławy, pieniędzy. To w ogóle się dla niej nie liczyło. Dla niej liczyła się przestrzeń i czas, w której będzie mogła pisać, w których będzie mogła się skupić, wyłączyć z tego świata i skupić na swojej małej rzeczywistości, w swoim małym mieszkanku w Krakowie. I to chyba najbardziej mi w niej imponuje. Druga książka to komiks o życiu Szymborskiej Alice Milani. To jest włoska graficzka, która stworzyła te komiksy. Życie w obrazkach. Tak to wygląda. O, proszę bardzo. Ilustracje są przepiękne, są jednocześnie pastelowe i bardzo delikatne, bardzo kobiece, ale też z charakterem. Są oczywiście tutaj dialogi, które przewodzą nas przez życie noblistki do momentu, kiedy zostaje wyróżniona Nagrodą Nobla. Tutaj historia się kończy. Zaczyna, kiedy Wisława Szymborska jest młodą kobietą i zaraz będzie wychodzić za mąż. Zaczyna się dokładnie od wiersza, w którym ona opisuje to, że przyszedł do niej pomysł na wiersz i ten pomysł sobie poszedł, bo nie chciało jej się z nim rozmawiać. Bardzo Wam polecam, bardzo inspirujące, bardzo wyciszające i nie bardzo wymagające, bo wiecie, jak to się szybko przegląda komiksy. Po trzecie, najlepiej w życiu ma twój kot, czyli listy Wisławy Szymborskiej z Kornelem Filipowiczem, jej życiowym partnerem. Nie znajdziecie tutaj taniego sentymentalizmu, ani jakiegoś po prostu powabnego romantyzmu. To są listy dwóch bardzo inteligentnych, oczytanych osób, które jednocześnie strasznie się lubią, tak po ludzku, oprócz tego, że się kochają, które lubią żartować, które mają dystans do rzeczywistości, które wykupiają się i żartują z tego, że na Biprostalu, takim budynku w Krakowie, znowu jakaś literka przestaje świecić i wymieniają się informacjami, która literka dzisiaj nie świeci. Też pokazuje życie Szymborskiej z takiej strony, o której my nie myślimy. Więc jeżeli chcecie spędzić z Wisławą Szymborską trochę czasu i zobaczyć świat i ludzi, na których trafia jej oczami, takimi naprawdę dalekimi od szukania widowni, to bardzo, bardzo Wam polecam tą książkę. Czwarta książka to Wszystkie lektury nadobowiązkowe i to, w przeciwieństwie do poprzednich książek, jest książka napisana przez Wisławę Szymborską, bo tamte były po prostu o niej. Tutaj autorką jest Szymborska. To są w zasadzie krótkie takie felietony, w których ona recenzuje z reguły dosyć słabe książki. I robi to z taką dozą empatii i nawet w najgorszej, po prostu dziadowskiej książce stara się znaleźć coś, co jednak jest wartością. Podobno, i o tym chyba
pisze Rusinek w Nic Zwyczajnego, ona bardzo nie lubiła sprawiać ludziom przykrości i starała się w każdej sytuacji wybrnąć w taki mega dyplomatyczny, miły i serdeczny mimo wszystko sposób. To też on tam opisuje, jak ona odpisywała niesamowite miała odpowiedzi na listy. I to też wybrzmiewa w tych felietonach. Książka jest gruba, bo tego jest masę i ona to robiła przez lata. Recenzowała te książki, ale bardzo Wam polecam, nawet żeby sobie kilka z nich przeczytać, bo bardzo poprawiają humor i dla osób, które chcą pisać i chcą uczyć się pisać, na pewno są rewelacyjną szkołą do tego, w jaki sposób recenzować, opisywać, komentować. Na koniec najważniejsza książka, bo nie wiem, czy wiecie, ale Wisława Szymborska przede wszystkim była poetką. To jest jeden z jej tomików, których jest wiele. Tomik Chwila, który akurat mam tutaj u siebie. I teraz pytanie podstawowe. Po co właściwie kupować taki tomik? Cieniutki. Jeszcze nie wszystko jest zapisane, bo jest tu przecież tyle przerw, bo to wiersze. Słuchajcie, dla mnie to jest przenoszenie się w świecie. Wymiksowywanie się z tego całego harmidru, chaosu, wysokich wolumenów głośnych i wchodzenie w rzeczywistość duszy. Bo dusza oprócz tego, że przeżywamy tam wiarę, relację z Bogiem, to też przeżywamy tam relacje z rzeczywistością i z samymi sobą. I poezja Szymborskiej, to jest chyba w niej niesamowite, że ona pomaga nam złapać kontakt z rzeczywistością i z naszą codziennością, od której bardzo chętnie odbiegamy. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam, że żyję po prostu rzeczami jakimiś kosmicznymi, a jej słowa i wiersze, które są napisane takim domowym językiem prostym, a jednocześnie zwracają uwagę na coś tak nieuchwytnego często, co mi umyka, i czytanie właśnie wierszy jej to jest takie zamykanie w takich ślicznych słoiczkach ważnych rzeczy w życiu. To, że mieliśmy Wisławę Szymborską, uważam, jest w ogóle jakimś niesamowitym darem od Boga i cały czas możemy się od niej uczyć, możemy się nią inspirować i to jest świetne. Bardzo polecam Wam te książki. A dajcie znać, jakie książki związane z Wisławą Szymborską Was inspirują, jakie są Wasze ulubione wiersze. Jestem bardzo ciekawa. Do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Dobrego dnia. Pa, pa!